Witam serdecznie w kolejnym odcinku z gry Don't Escape 4 Days to Survive. Jestem Nina i kontynuujemy. Nasza urocza Catherine zapytała nas, czy powiedziała, że strasznie śmierdzi i zapytała nas, czy to my. W sensie, nie wiem, co było auta. Czy to my, że po prostu śmierdzi nasz David, że się nie kąpał. No cóż. Znaczy, tu jest ten nawadniający. Jak można połączyć na przykład... Moment, zmienię znowu na... Aha, pompy nie działają w ogóle. Przecież nie mogę zmienić. Nie, tu jest wylot na pestycydy. Nie, nie denerwuj mnie nawet. Czekaj, tam było właśnie... system kontroli, generator awaryjny. A, tu się zmienia na... Bo wiesz co, wydaje mi się, że dobrze by było... Wyłączyć, bo przecież on zużywa paliwo, nie? Na chwilę go wyłączymy, przecież on zużywa. Szkoda, że nie jest napisane, ile zużył. Więc pojedziemy sobie. Pojedziemy sobie gdzieś znowu. W jakieś romantyczne miejsce. Spróbujemy przekonać kogoś tam, do czegoś tam. Nie mam pojęcia do czego. Chodźmy, jedźmy gdzieś. Ja nie wiem, może tu się coś zmieniło? Zepsuty samochód. Nie ma tu już nic użytecznego. Dobra, tam. No tu sprawdziliśmy wszystko. Tu chyba już nas nic nie zainteresuje, prawda? Tu nie ma absolutnie nic do wzięcia. To bym wzięła i pomontowała w oknach. Taką siatkę. No to trudno. To tutaj nie mamy już czego szukać. Czyli tamte, co ona wymieniła, to są tylko... To nas interesuje. Więc tu... A tam są ślady opon. Tych śladów nie było tu wczoraj. A droga na wprost jest zablokowana. Może ktoś chciał ominąć ten karambol bokiem. Możliwe. Chodźmy wzdłuż tych śladów i zobaczymy, dokąd prowadzą. To niemalże moje życiowe motto. No to ślady opon to... A możemy... Dobra, chodźmy pieszo. Okej. Okay. Kamper, dobra, 5 minut tylko. Ich mały objazd nie skończył się zbyt szczęśliwie. Ciekawe, co się stało, no zgadnij. Zgaduję, że popsuł im się wóz. Kampery nie są znane ze swoich zdolności do jazdy w terenie. Rozbili tu obóz, a wtedy dopadły ich pająki. Ciało. Nie ma przy sobie nic ciekawego, a no i niewiele. Mogę dla tego biedaka zrobić. Ofiara pająków. Tam jest jaskinia jakaś. Hak. Co tu mamy? Hak przyczepiony jest do kampera za pomocą duży śrub. Kamper. Zobaczmy. Czy chcesz przyjrzeć się silnikowi kampera? To zajmie trochę czasu. No dobra. 5 minut. Okej. Okay. Co? Silnik wydaje się być w porządku. Niestety nie można powiedzieć tego samego o zawieszeniu. Kamper nigdzie się nie ruszy. Nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Akumulator do zasilania wyposażenia działa, ale nie wiem, ile pozostało w nim mocy. Akumulator ładuje się przy włączonym silniku. No wiem, ale... A, gniazdko elektryczne... Tak. Tu już jest ciało. Nie żyje. Nie ma przy sobie nic wartościowego. Silnik wydaje się być w porządku. Okej, dobra, to było. Nie, musiałam, żeby wejść do środka! Apteczka pierwszej pomocy. Coś dla nas. Temu panu damy. Coś na uspokojenie. W apteczce pierwszej pomocy jest kilka rzeczy. Super. Dwie butelki wody. Weźmiemy. No weź tamteczkę. Znalazłem bandaż. Jest tu coś jeszcze. To co jeszcze? Koc termiczny. Butelka wody znowu. Nie ma tu nic więcej. Może właśnie się myśli wszystko zużyć. Okej. Okay. Coś jeszcze? Tutaj to jest... O, schowek. W schowku pewnie nic. Tu. Kurtka. Kurtka.
duży koc i ciebie łażenie. Coś z nim tak silnie znajduje, zdaje się działać, choć nie chce zaskoczyć. Może brakuje paliwa? No szkurcze, co ty nie powiesz. Dobra. Nadwyżka pierwszej pomocy też przejrzane. Wyjście. Czyli co, trzeba naładować. Ja bym w sumie odkręciła sobie hak. Jak nie? No powiedziałeś, że hak przyczepiony jest do kampera za pomocą duży śrub. Czemu nie można? To może tym kluczem nastawnym. A. Podłączyłem hak. W sumie nie wiem po co mam ten hak, ale coś się wymyśli, prawda? Zlew paliwa, okej, gniazdko elektryczne. Ja się zastanawiam, bardzo mocno się zastanawiam, czy to nie jest jaskinia tych pająków. Czy może po prostu zablokować? Dziura ma ponad 2 metry głębokości, wolałbym nie skakiwać tam bez żadnego przygotowania. Jesteś przygotowany, skacz. Dobra, poczekaj. Do jakiejś pieczary, okej. Co tam mamy? Mam butelkę wody. Muszę znaleźć sposób. Czekaj, chwila. To czytaliśmy, okej. No dobra. Co mam? Znaleźć paliwo i co? Jest gniazdko. Aha, postawić reflektor jakiś tutaj pewnie, albo zapalić po prostu światła i zaświecić. Rozumiem. No to paliwa nie mamy, prawda? Paliwa nie mamy. Musimy do naszego autka wrócić, bo paliwo chyba... mamy pusty kanister, jaki to jest super. Dobra, hak zostawię. Trochę wody sobie tu zostawię. To będzie na noc. 5 godzin do nocy. Nie mam szans się przygotować na to. Czyli to będzie nam potrzebne chyba. Koc termiczny, nie mam pojęcia. Możemy to połączyć? Absolutnie nie. Dobra, stop. Stop, puść mnie. Okej, zamknij. Zatem jedziemy, siadamy z samochodu, jedziemy dalej. I ja bym chciała się tu wybrać. I teraz się wybierzemy do... Jest to, wróć tu. A gdyby się po prostu właśnie do jaskini schować? Ale oni nie przeżyją. Ten dzieciak nie przeżyje i ja muszę tego dzieciaka i tego faceta jakoś zmusić, żeby... A, facet. Słuchaj. Nie rób sobie jaj. Kostem termicznym go okryję. Mogę wodę zachować, nie? Bandażem. Jesteś ranny chyba. To nie mam pojęcia. No facet, gadaj ze mną. Hej, tak. No ale dlaczego? No chodź z nami, no. Lepiej tu nie zostawać. Temperatura szaleje. To już było. Dobra, on nie chce. On nie chce. On chce umrzeć. Ja nie mam pomysłu, jak go ratować. Dobra, zrobimy sobie paliwo. Tym młodego postraszymy pistoletem. Zrobimy jeszcze raz pogadać z młodym, jeszcze go postraszymy pistoletem. Młody! Słuchaj! Ja mam takie coś. Z nami. Jak nie zamierzasz grozić dziecku? Może znaleźć sposób go ominąć. Aha, mamy go ominąć po prostu. Za dużo czasu nie mamy, więc na pewno umrzemy. Aha, toalety nie wolno, tak? Młody, a może za wodę by. To są tylko tyły restauracji, a ty. O, mechanizm łamiący zaczepliny. Brakuje, potrzebuje czegoś. Okrągłą końcówką, aby posłużyć za dźwigiem. Okrągłą końcówką. Mam śrubokręt, to nie jest okrągłe, ale to nic. Pewnie ta. Nie, no Boże, nie to. Pewnie... no kurde. Odłóż to. Pewnie ten... Nie pasuje. Za dźwignię. Nie, mów, że... Ja będę... A tu jest końcówka, jest ten. Drążek jest okrągły. Prawie. To tym, pewnie rurka, do którą łaziłam i do niczego się nie nadawała. A nie możesz otworzyć kontenera na śmieci? Chcesz go przestawić. A
Nie możesz jej powiedzieć, żeby przestawiła kontener razem z tobą? Zatem tak, tu nic nie działa, potrzebuję tej rurki. Tej rurki chyba. Zatem idziemy teraz tutaj. Tak. I jedziemy razem tam. Zobaczymy, co się wydarzy. Tutaj jedziemy. Zobaczymy, co się wydarzy. Zlew paliwa. No myjemy, zobaczymy. No co sobie mogę zrobić. No to kurde wlej! Boże, człowieku, podejść tu szybciej, ja nie mam czasu. Nalałeś? Niby nalał. No. No i proszę, działa. I? Mnie interesuje wyjście teraz skąd. Proszę stąd wyjść. Ja myślałam, że światłami tu poświecisz po prostu. Ej, no niby. Aha, czyli jednak muszę to przedłużać podłączyć i to musi być podłączone do czegoś tutaj. Ue, ja myślałam, że światłami poświecę po prostu. Ue. Bez sensu. Wiesz co, możesz mnie dobrze... Ale nie wiem jak wyłączyć. Aha, nie trzeba wyłączać. Myślę, proponuję młodego ogłuszyć, a potem załatać. To jest bardzo dobry plan. Dobra, potrzebuję chyba wrócić się do domu i... Ten przedłużacz zabrać. On będzie tam potrzebny. Weź go. A matko, to ale, ale taki bardzo ten. Ale dlaczego tak? Czemu nie mogę stąd tam przenieść? Chodź. Proszę przenieść. Już dziękuję. Bo inaczej się poplączę. Dawaj. Tu chyba to okrągłe, to by ci się nadawało tam. Mam kurtki ciepłe. Możemy założyć ciepłe kurtki i przetrwać tę apokalipsę gorąca, zaśmakująca do czego może być. Chciałam wrzucić właśnie te... to do zraszania tych pól, ale tam jest... Ja... Moment! Chyba wiem, taśmą klejącą tam zakleję. Czekaj. Tutaj są dziury, nie? Mam wrażenie, że są dziurawe. Mam pomysł, czekaj, mam taśmę. Mam taśmę klejącą, którą zostawiłam w domu! Jestem mistrzynią przetrwania! Bożenko na pomoc! Tu! Albo wiesz co, możemy jeszcze folię założyć i zabezpieczyć tym. To na wszelki wypadek. Zabieram wszystko, co uważam, że może się nadać. Dobra. Potem przerzucę na pakę. I będę płakać. Dobra, ja proponuję założyć folię tu. Jak? Ale da się! No to tym. O. Gdzie jest taśmę klejącą? No ja bym ją zakleiła tym, no i teraz jest szczelna. Pełną to taką ilością taśmy, że przetrwa do końca świata, to znaczy pewnie jakoś tak, do czwartku. I wlot na pestycydy. I tu bym musiała wlać coś i to być może... Ale tam jest woda? No dobra, spróbujemy to odpalić na noc. Może zabiję to robale, ale prawdopodobnie niewłaściwą wybiorę. Aha, jeszcze chciałam tam do tego chłopaka się dostać. Dojedziemy jeszcze raz tam. Restauracja. Tam. No i co to dasz ja to? Chyba to. Zobaczymy. Idealnie pasuje do tworu. Super. I co nam to da? No. No i? Ze wszystkich miejsc, w których mogłabym się rozbić. No, z panią? Nie zwracaj na mnie uwagi. Gadam do siebie. Okej. Okay. Mam tę linę. Okej, mamy flagę i linę. Z liną będziemy tam schodzić na dół prawdopodobnie. Potrzebuję światła pewnie, nie? Mamy flagę restauracji.
A nasz flagel z duracji. Co mogę jeszcze użyć? Linę to będzie potrzebna, żeby tam zejść. Tam będzie chłodno prawdopodobnie, a prawdopodobnie tam będzie stado robali, więc... Jak z tego młodego A, woda. Woda została w tu. Nie, inaczej. Słyszę, mam wsiążony pletek, dlatego tak wolno chodzę. Ile nam czasu zostało? 2 godziny. Dobra, pierdzielę tych ludzi. Trudno. Nie, trudno. Przetam tylko z tą laską, oni sobie tam umierają. Ja muszę przetrwać z tą chyba 2 godziny, czy 2,5 godziny zostało. Dobra, świetnie. Czy ja mogę użyć kurtki jako na siebie założyć kurtkę? Nie, nie, chodź tutaj podejść. Ja mam założyć ciepłą kurtkę, bo to jednak paradoksalnie chroni przed upałem z zewnątrz. Dobra. Więc ja chcę to wrzucić na te robale. I spróbujemy przetrwać. Nie mam pojęcia, jak to zrobię. Zatem... które to mogło być? Ja bym tego obstawiła. Tego. A18. Albo A13. Prawdopodobnie będzie to B36. A18 bym dała. To. I teraz tak. To zostawiam. Taśma klejące zostawiamy. Flaga, nie mam pojęcia po co mi, ale zostawię, znaczy wezmę. Bandaż się nada, kostel miśnie się owiniemy. Nie wiem co ja robię właściwie, tak? Wszystko na razie zostaje. I czy ja mogę tam zejść? Co się okaże później? W następnym odcinku się okaże. Na razie chodźmy tutaj, zrobimy to odpalić. Nawadnianie razem z tym świństwem. I zapiszemy. Dobra. I sobie... nie to. Coś jeszcze coś nowego? Nie. Jak ochłodzić kryjówkę? No kurczę, na pewno nie mam pojęcia bladego. Jak to zrobić? Trzeba jakiś reflektor duży. Żeby tam oświetlić sobie drogę do tego gniazda. Jestem pewna, że tam jest gniazdo. Więc nie palę się, żeby tam wejść. Tutaj wrócimy to. Już tego nie potrzebuję. To znaczy co? Ale użyłeś? Bo ja nie wiem, ty dziwne komentarze mi dajesz teraz. No i mój wie, czy to działa. No dobra, odpal. Aha. Pompa. Tu. Czekaj, może teraz. No i nie wiem, czy on to użył, czy nie. No co się nie naprawi, no kurde. Nie mam pojęcia, czy to działa, czy nie. Nie wiem, zobaczymy. Ja teraz kończę nagrywanie, więc sobie zrobimy, sprawdzimy, co zrobiliśmy źle. I co nam jeszcze potrzeba. Bo tak za bardzo to... Mogę spróbować jeszcze tutaj zrobić jakąś osłonę taką prowizoryczną. Z tego na przykład. I gwoździ. To wyrzucimy na chwilę. A, może to jeszcze mogę zawinąć. W sumie gwoździe potraciliśmy. Znaczy nie potraciliśmy. Tutaj mam ten przecież. Wszystko trzeba zdjąć najpierw. Dobra, spróbujemy to położyć. Znaczy nie mam nic innego. Chyba, że naprawdę mamy się stąd wynieść. Zobaczymy, na ile to da, nie? Co to da? O, słabo. O, bardzo słabo. Tu jest jeszcze jedno. O kurde. My się nie wyrobimy. W ogóle się nie wyrobimy. Zamknąłeś drzwi na dole? Czekaj. Aha! I na kluczyk. Myślę, jak tego faceta przekonać. Ale chyba się nie da przekonać faceta. Dobra. Ile jeszcze?
No to nas tych będzie, nie? Ja się, wydaje, że my musimy. Nie wiem, jak. Aha, tylko że ja nie mam co to położyć, mogę flagę położyć, powiesić. Wiesz, ta flaga raczej za wiele nie pomoże. To zajmuje więcej czasu, bo też któreś jest zabezpieczenie. I to raczej niewiele pomoże, prawda? Na górze też raczej nie mam jak zablokować tego włazu. Tu nawet nie ma co wchodzić. Chodź tutaj, to już nic tu nie zrobimy. Możemy słuchać jeszcze kocem zablokować ten włas, ale nie z drabiną. Nie z drabiną, chodzi o włas. Dobra, nieważne. I tak zginiemy prawdopodobnie bardzo mocno, straszną śmiercią. Bo ja nie mam pojęcia jak ochłodzić. Nie mam pojęcia jak ochłodzić tutaj. Do lodówki się schowam, kurde. Może lodówkę się schowam do środka. To izoluje trochę, nie? No dobra, w takim razie. Kończymy ten odcinek w taki sposób, że zapiszę grę. Na innym save'ie oczywiście. Zobaczę co zrobiłam źle. I kończymy. Kończymy po prostu, no bo mówię, 43 minuty zostały. Tam pompa działa niby, z robalami niby. Nie mam pojęcia. Co mogę użyć? Ciepłą kurtkę założyć. To jest wszystko, co ja mogę zrobić. Ale jak? Pustynia nocą zwykle robi się mroźna, nie tym razem. Uderzenie gorące było niezwykle silne. Fala go ten. A, woda została tam. Wytrza przemierzała pustkowia. Znaleźliście schronienie w domu, licząc na to, że zapewni ci on wystarczającą ochronę przed morderczym upałem. Drzwi frontowe były zamknięte, to osłabiło falę gorąca o 3% początkowej wartości. Tylne drzwi były zamknięte, to osłabiło falę. Wszystko zasłonić muszę tym! O 3%. Okej, drzwi zamknięte. Okno po to, żeby było zasłonięte siatką. Siatka była przybita do rana. Okno zablokowało 0% fali gorąca. Rozumiem, muszę okno zablokować. Też 0%. Okno w łazience flagą w rezultacie zablokowało 6%. Tu nie przykryłam niczym, bo nie miałam czym. Też nie podziałało. I podsumowanie, osmażyliśmy się. Było po prostu za gorąco. Miałeś wrażenie, że krew ci się gotuje w żyłach. I w zasadzie nie było to dalekie od prawdy. To była bolesna śmierć, zupełnie jak w twoim śnie. Może mogłeś zrobić coś, żeby temu zapobiec? Może mogłem. Kurde. Ale nie zrobiłem tego, tylko że mam tu za mało czasu. Masz 43 minuty, więc muszę wczytać poprzedni save. I to poprawimy, ale to w następnym odcinku. Tak więc to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.